Dzień dobry Państwu. Otwieram 23. sesję Rady Gminy Lada. Witam radnych, zaproszonych gości, włodarzy gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy Lada. W obradach sesji uczestniczy 14 Rady na stan 15. W związku z tym Rada Władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę o zalogowanie się do systemu. Przypominam o obowiązkach związanych z ustawą budową. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z paragrafem 59 ustęp 2 statutu gminy sesja jest uchwalana i transmitowana. Ponadto w związku z wolną danych osobowych, która proszę o anonimowe posługiwanie się informacjami w trakcie całej sesji. Nie. Przechodzimy do punktu związanego z rozpatrzeniem ewentualnych wniosków w zakresie zmiany porządku obrad. Radny Kucharski. Panie Przewodniczący, skoro chciałbym dodać do naszego porządku obrad w punkcie 8, punkt 11. Uchwałę, którą dzisiaj Radni dostali, projekt uchwały, którą dzisiaj Radni dostali na swoje skrzynki mailowe, ale też mają dedykowane przed sobą. Dotyczy to przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zaro w obrębie Przylipok. Jest to oczywiście kontynuacja sprawy z poprzedniego posiedzenia uchwały, która nie przeszła już pana wojewody. A uzasadnienie dostaliśmy dzisiaj rano przed godziną 8, dlatego tak późno jest ten projekt przedstawiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania i uwagi jeszcze do porządku obrad? Wniosek Rady Miasta dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu przestrzennego znajdzie się w punkcie 8 po punkcie 11. Przystępujemy do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem. Kto jest za przyjęciem wniosku, wybiera się zielony, kto jest przeciwny, wybiera się czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera się żółty. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Więcej wniosków nie było, więc porządek mamy już ustanowiony. Kolejnym punktem jest moja informacja na temat pracy w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym kilkakrotnie spotykałem się z radnymi Rady Związku oraz Sołtysem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miejscowym przy drążku związku z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej, jak również funkcjonowania środowiska miejskich do szkoły. Wystąpiłem z inicjatywą spotkania z NBW, Urzędu Ośrodkowskiego Przedstawicieli Bezpieczeństwa. Na spotkaniu zostały złożone propozycje mające na celu podniesienie bezpieczeństwa, zwłaszcza szkolenia przejścia, pierwszych terminowych przejściach, również prowadzenie aktywnej sygnalizacji świetlnej, wymuszającej spowolnienie ruchu na terenie miejscowości. ZDW w związku z planami budowy nowych konkretów zwróciło uwagę, że w innych gminach właściciele nowych obiektów winni partycypować w kosztach podniesienia bezpieczeństwa ruchu, gdyż powstanie takiego obiektu zwiększa jego natężenie. Spotykałem się również z radnymi Groszkowa, władzami gminy oraz projektantem w sprawie poszerzenia i wymiany oświetlenia na ulicy Ptasiej i źródłami z poszerzenia drogi, przepraszam. Spotykałem się również z prezesem Straży, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w sprawie problemów, jakie występują w sprawie, tak jak również rozmawiałem z pozostałymi strażakami. Po ostatniej komisji zgodniliśmy z wójtem wspólne spotkanie z prezesem Straży w tej sprawie. Wielokrotnie to się wykluczyłem pomiędzy urzędem a mieszkańcami w sprawach dotyczących ich bezpośrednio, niestety z różnych skutków. Dotyczyły one m.in. NZK przytoku, wywłaszczenia, opłaty adresjańskie i śmieci do gminy, w którym robiła się gminnico, żłobka, przedszkola oraz kwestie przytuliska w zawodzie. Ja chcę podziękować radnym, bo część tych tematów przekazałem radnym, że aktywnie zajęli się i z siebie na miejscu zostały się zorientować w sprawie. Prowadziłem również rozmowę z Towarzyszeniem Oświatowym Groszkowie w związku z obniżeniem subwencji przekazanych dla nich, jak również pozostałych placówek na terenie gminy. Cieszy mnie deklaracja wsparcia ze strony urzędów, która padła na tym spotkaniu.
Przy okazji dzisiejszej sesji chciałbym podziękować Zarządowi Dróg Powiatowych, który znalazł na koniec roku środki na wymianę części chodnika na ulicy Zdrojowej. Na bieżąco uczestniczyłem w pracach naszego gminy. Reprezentowałem gminę na plenerze rewiracji w Instytucie Czarna, skąd narodził się pomysł napisania projektu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na online'ową imprezę plenerową na temat rzeźbiarstwa na terenie naszej gminy. Powodem tego projektu są 4 rzeźby przekazane dla najmniejszych miejscowości, jak i w tym chwili, na co serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdania z pracy w okresie międzysesyjnym. Radna Elżbieta Halewicka, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, ale chyba słychać. Mi się wydaje, że Pan lepiej jest mikrofon. Tak, bez mikrofonu. Przepraszam, chwileczkę techniczne zapytanie. Panie Rafale, czy bez mikrofonu wystarczająco Pan słychać? Tak. No więc jeszcze raz. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. Analizowała komisja pismo przekazane przez pana przewodniczącego Rady Gminy. Po przeanalizowaniu pismo to przekazano do dalszego procedowania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ponieważ pismo to nie dotyczyło działalności gminy. Komisja również analizowała projekt budżetu, do którego nie wysłała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Marta Rajska, Przewodnicząca Komisji Przepraszam, tu jest błąd. Radny Dariusz Michalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna spotkała się między sesjami raz. Opiniowała wniosek o wyrażenie opinii na temat zniesienia miejscowości posady Gęsin oraz o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Obydwie te rzeczy komisja zaopiniowała pozytywnie. Również zajmowała się komisja analizą budżetu gminy na rok 2021. Dziękuję bardzo. Radny Maciej Bartela, Przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych. Chciałem pozostawić za przeciwnie zawód. Informuję, że Komisja do Spraw Społecznych w dniu 16 grudnia dokonała szczegółowej analizy projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminie Zabór na 2021 rok, do którego nie wnosi uwag. Oraz podczas posiedzenia dokonała między innymi szczegółowej analizy projektu budżetu gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Aleksandra Wyszyński, Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu i Państwa. Komisja do spraw budżetu zaszczytuje Województwa w okresie międzysesyjnym raz w dniu 16 grudnia. Wykonał szczegółowe analizy projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody z zawarciem umowy z gminą Głogów, miejską organizacją zadań zakresowych nad zwierzętami. Zajął się wnioskiem o wyrażenie opinii na temat zniesienia miejscowości osady Gęsin. Wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i wyrażenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2021. To jest pierwszy wniosek w budżecie gminy na rok 2020. Zmiany w KPF gminy na rok 2020-2026 oraz ustalenie wniosku dla podmiotów kasowych z budżetu budżetu roku 2020 oraz planu dla samych wydatków. Do tych projektów komisja nie wniosła uwag. Natomiast jeśli chodzi o uchwałę budżetową, komisja zawnioskowała o przeniesienie wydatków gminy specjalnego zadania, która to dokumentacja przebudowaniu budowa gminy i obiektu publicznej zarządu. Etap pierwszy w kwocie 200 tysięcy na rozdanie odważności prowadzi dokumentacji i budowności publicznej wiejskiej i miejscowości przyszłości. Etap pierwszy. Oprócz tego komisja wstąpiła także z wnioskiem rolnika pana Roberta Sidurka o rozpoczęcie prac nad zmianą struktur uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz podejmowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to związane z planem budżetowego osiedla przez inwestora, który gościł na komisji. Oprócz tego jako przewodniczący komisji przysłuchałem spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łask oraz radnym Szatem Gdania w sprawie drogi budowanej za siedlicą miejscowości Łask. Zwracałem uwagę mieszkańców, których przedstawiliśmy przedstawicielom gminy, pana
Piotrowi Krzyżowskiemu, a także przysłuchałem takie wizji lokalnej również z radnym Szatem Gajem w sprawie działek miejskich związanych w miejscowości Ław oraz drogi gminnej 238. Dziękuję bardzo. Proszę pana wójta o złożenie sprawozdań z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Szanowni państwo, niestety, ale byłem chory przez ponad miesiąc czasu, także zostałem wyłączony z pracy. Niemniej jednak jeszcze krótko przed pójściem, przed chorobą, także uczestniczyłem w Groszkowie, w spotkaniach na ulicy Śródlanej, na ulicy Ptasiej, w celu ustalenia rozwiązań z panem projektantem, tak żeby zostały te inwestycje wykonane w miarę dobrze. Uczestniczyłem również w spotkaniu grupy BRT w Groszkowie odnośnie spowolnienia ruchu przez miejscowość Groszków. No i to są praktycznie te dwie rzeczy takie ważne, które no, udało też się, bo pan przewodniczący w swoim sprawozdaniu wspomniał, że dziękuję pan za serdecznie, bo ja również chciałem podziękować, ponieważ po naszej interwencji została naprawiona odcinek drogi do Mińska, gdzie już myślałem, że nie uda się, ale jednak się uda. Także to tyle. Nie wiem, panie przewodniczący, czy korzystając z mojego czasu, mogę teraz, możemy teraz załatwić temat, czy to później pan planuje? Nie, proponowałbym teraz, zapraszam pana wójta tutaj na środek. Ten rok 2020, jak dobrze państwo wiecie, jest rokiem bardzo dziwnym, złym, nie wiem jak to nazywać, w każdym razie jest to rok, który przyniósł nam wiele niemiłych niespodzianek, ale chciałbym, że tak powiem, uwiecznić na dzisiejszej sesji takie wydarzenie, jedno z wydarzeń, które też nie doszło, że tak powiem, do takiego normalnego, nie miało takiego normalnego efektu. Odbyły się jedne z niewielu zawodów na terenie gminy Zabór, organizowała PZW Zabór. Chciałem tu pogratulować panu prezesowi i wszystkim członkom za ich działalność, bo faktycznie koło PZW w Zaborze bardzo prężnie działa i widzę, że idzie to w dobrym kierunku. I drodzy państwo, tak jak wspomniałem, odbyły się zawody, niestety puchary nam nie doszły, za co bardzo panów przepraszam, którzy są tu dzisiaj z nami i chciałbym panów poprosić tutaj do nas, żeby wręczyć panom te puchary. Wiem, że pana Kowackiego brakuje, ale jakbyście panowie, nie pamiętam nazwiska, ale zaraz mam zapisane. Przepraszam. Pierwsze miejsce w tych zawodach zdobył pan Tadeusz Krześniowski, więc bardzo pana proszę. Proszę pana, wejdzie. Gratuluję serdecznie. Nie, to tak. Był, tak. No i nie mam czasu i odszedł, a tamten Głowacki to na razie też. Mówią, żeby jednym razem im tam starczyć. No to czyli zrobić się nie udało, ale dobrze, no to pan Eryk to Lido zdobył drugie miejsce, a pan Bogdan Głowacki trzecie. Szanowni państwo, już jak jestem przy głosie, tak jak wspomniałem wcześniej, ten rok jest takim rokiem, jakim jest. Niemniej jednak w tym roku obchodzimy 30-lecie samorządności i Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego podjęło taki temat, żeby nagrodzić pracowników urzędów gmin, tych, którzy faktycznie przyczynili się do rozbudowy gminy i bardzo mocno, że tak powiem, poświęcają się temu tematowi.
Co prawda, ja mam czterech kierowników i chciałbym wyróżnić tych kierowników. Poproszę panią sekretarz do nas. Pani sekretarz od lat zaangażowana dzień w nocy, nad ranem i wieczorem. Także kiedy się nie zadzwoni, to jest w gotowości. No może dziękuję Ci za pracę Twoją. Poproszę panią skarbnik. Korzystało z pomocy psychoterapeutycznej i poradnej.
Prawda nie powiem panu, ponieważ na to już nie chodzi ustalić działalność programu alkoholowego, a z pomocy psychologicznej korzystało w tym momencie, ile mogę stwierdzić, to około 20 osób, z tym, że teraz mamy możliwość korzystania z psychoterapii, co wiąże się z tym, że jedna osoba dość długo korzysta, tak? Do momentu, no, kiedy nie uzna, że psychoterapia powinna się skończyć, w przyszłym roku chcemy to również rozwinąć o działalność punktu konsultacyjnego, który będzie terapeutą uzależnień i przy okazji będzie po prostu przedstawiał różnych informacji, powiedzmy tak, spotkania na szybko. Oczywiście ten punkt działa konsultacyjnie cały czas. On działa w środę od 14.30 do 15.30, czwartek od 14.00 w ośrodku pomocy społecznej. Co prawda ludzie nie przychodzą konkretnie w tych godzinach, ale no ludzie wiedzą, że ja jestem przewodniczącą komisji, więc zgłaszają się do mnie po prostu bez względu na godzinę. I już to chyba się od przyzwyczajenia, także nie trzymają się tych godzin, dla nich punkt istnieje cały czas, ja nie robię tutaj ograniczeń każdego przymiotu. Dziękuję. Czy pani jest w stanie powiedzieć, ile osób korzystało z wsparcia finansowego? Komisja alkoholowa nie wspiera finansowo. Natomiast wspiera finansowo ośrodek pomocy społecznej, bo to jest taka transakcja, powiedzmy, wiązana, działalność wiązana, że jeżeli ktoś się wraca do komisji i widzimy taką potrzebę wsparcia finansowego, no to wtedy jest ta transakcja przekazana do ośrodka pomocy społecznej, no i tam się toczą wszelkie działania. Czyli nie ma pani. To znaczy, mogę powiedzieć, że to około 7-6 osób, które zgłaszają się do komisji, trafiły do ośrodka, bo to z reguły są osoby, które są zwolnieni w ośrodku i w komisji, więc trudno mi stwierdzić, co było. Rozumiem. Proszę powiedzieć mi, czy ma pani takie informacje, czy miały miejsce kontrole punktu sprzedaży alkoholu i jeśli miały, to ile takich punktów było? Ten rok był trudny ze względu na koronawirusa. Kontrole były przeprowadzane tylko przy uzyskaniu zezwolenia. To są głównie kontrole dotyczące właściwie te pierwsze odległości, tak? Zgodnie z uchwałą, że tam, no teraz nie przytoczę, bo na pamięć tego nie znam, ile metrów tam do odpowiednich obiektów i właściwie to przy pierwszym takie też postanowienie, przy tym jak osoba się zgłasza do pozwolenia, komisja wydaje w tym względzie, natomiast no, ze względu na koronawirus, to niestety kontrolę napłynęły. Także od stycznia będzie przygotowany plan kontroli. No i zaczniemy działać, no znaczy od stycznia, bo też tu chcą mi powiedzieć, jak odpuści koronawirus, tak? No bo nie będziemy się chodzić do sklepów z kontrolą w czasie pandemii. Rozumiem. Ale były i tych kontroli było dość sporo. Rozumiem. I może na koniec ostatnie, jak według pani, czy pani ma jakieś uwagi, czy może nie ma pani żadnych uwag, jeśli chodzi o działalność świetlic środowiskowych? Świetlice właściwie też niestety obali nam koronawirus działalność rozpoczętą świetlicy środowiskowej w Drożdżkowie. Właściwie to odbyło się tylko jedno spotkanie, a potem już wszystko zostało zamknięte. Więc jak będzie funkcjonowała świetlica w Drożdżkowie, trudno mi powiedzieć. Natomiast też chcemy, wszystko zależy wiadomo od sytuacji pandemicznej, ale no tak przyszłościowo, docelowo, zakładając, że będzie można normalnie już pracować, no to chcemy pewne działania przenieść tam do Drożdżkowa i tam też pracować. Natomiast drugą świetlicę mamy w Przytoku. Tam dzieci, które uczestniczyły wcześniej, uczestniczą nadal i w momencie jakby w tym pierwszym zamknięciu, bo my to zamknięcie mamy też centralnie i Urząd Wojewódzki, wojewoda nam nakazuje zamknięcie, więc to jest ściśle, my sobie nie możemy tak sami pracować z dziećmi jak chcemy, więc w kwietniu, kiedy pozwolono pracować, świetlica przy to poruszyła, po czym bodajże wojewoda teraz 2 listopada świetlice zamkną i do tej pory, ale tam nawet praca odbyła się zdalnie. I z dużą pomocą, bo już wtedy ta działalność, jak wiem, na początku świetlicy jest indywidualna w stosunku, najczęściej indywidualna w stosunku do uczestniczącego w świetlicy. I pomaga nam przede wszystkim, teraz się skupia na
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę. Opinia Komisji do Spraw Społecznych jest pozytywna. Przypominam, że protokoły z głosowań imiennych są załącznikami do protokołu z sesji, które są również zamieszczane w biuletynie informacji publicznej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera przeciw. Zielony, kto jest przeciw, wybiera przeciw. Czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przeciw. Żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym projektem jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zadanie umowy z gminą miejską w Głogów na realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami. Druk nr 166. Oddaję głos projektodawcy. Dziękuję. Projekt uchwały został sporządzony w związku z koniecznością zapewnienia opieki dla zwierząt w odpowiednim schronisku dla zwierząt. Uwagi na fakt, że gmina nie posiada własnego schroniska, konieczne jest korzystanie z usług innego schroniska. W tym przypadku najkorzystniejsze warunki planu się uzyskać w porozumieniu z gminą Głogów i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, aby dana jednostka samorządu terytorialnego mogła zawrzeć umowę z inną jednostką, konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania lub uwagi? Nie widzę. Opinia Komisji do Spraw Budżetu i Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, wybiera przeciw zielony, kto jest przeciw, wybiera przeciw czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przeciw żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W załączeniu do zawiadomienia otrzymali Państwo projekt uchwały w sprawie wniosku o wyrażenie opinii na temat zniesienia nazwy miejscowości w Sadzie Więzień, druk nr 167. Oddaję głos projektodawcy. Ten wniosek związany jest z propozycją zniesienia nazwy Osady Gęsin, która praktycznie od 1983 roku już nie funkcjonuje, na tyle nie jest używana, ale w dalszym ciągu widnieje w rejestrach państwowych, w rejestrach urzędowych nazw miejscowości. Też w internecie, na stronach internetowych ta marka się pojawia i w ustawie o urzędowych nazwach miejscowości wszędzie mówi się, że Rada Gminy jest tym organem, który powinien złożyć wniosek do ministra o zniesienie nazwy miejscowości, ale przed złożeniem tego wniosku musi zaciągnąć opinię starosty. Stąd też projekt uchwały, projekt wniosku do starosty w imieniu Rady. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pytania lub uwagi? Opinia Komisji do Spraw Budżetu i Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera przeciw zielony, kto jest przeciwny, wybiera przeciw czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przeciw żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym projektem jest uchwała w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami dróg nr 168. Oddaję głos projektodawcy. Również ten wniosek związany jest ze zmianą nazwy miejscowości Gęsin. W przepisach się mówi, że aby można było złożyć wniosek do ministra, trzeba wcześniej przeprowadzić konsultację z mieszkańcami tej osady, tej miejscowości, która zostaje zniesiona. W naszej uchwale o konsultacjach z mieszkańcami gminy mówi się, że konsultacje są przeprowadzane z inicjatywy wójta lub na wniosek Rady Gminy. Stąd też projekt tego wniosku Rady do wójta o to, żeby przeprowadzić gminę Rady Konsultacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania lub uwagi? Ja mam jedno pytanie. Będą to rozumiem konsultacje elektroniczne. Tak, tak jak Państwo macie, to mamy napisane te wnioski, które są załącznikiem. To jest, jak dobrze słyszałem, z mieszkańcami tej osady. Tak. Czyli z nimi. Tak, ale też otrzymałam wyjaśnienie z ministerstwa, że jeżeli tam nikt nie zamieszkuje, to wtedy trzeba zrobić konsultację z mieszkańcami tej miejscowości, do której została ta miejscowość włączona, płonięta. Czyli mieszkańcami zawodu. O, to już. Przepraszam. Dobrze, myślałem, że z lisem i z dzikiem.
opinia Komisji do Spraw Budżetu Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera zielony. Kto jest przeciwny, wybiera czerwony. Kto się wstrzymuje, wybiera żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Druk nr 172. Podaję głos projektodawcy. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zakłada zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 412 010 zł i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 78 799 zł. Konsekwencją wprowadzonych zmian jest zmniejszenie deficytu, który po zmianach wynosi na 374 zł, 1260 zł 47 groszy, jak również zmniejszają się przychody do kwoty 2,689,484 zł 47 groszy. Również do budżetu wprowadzono zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, nowy projekt 500 plus dla nauczycieli. On jest i po stronie dochodów, i po stronie wydatków. Zwiększono również dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o 60 tysięcy. Też należało zwiększyć je po stronie wydatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy Państwo pytania lub uwagi? Rady Grajewski, proszę. Chciałbym się dowiedzieć, jaki był powód opóźnionego podania projektu uchwały dla Rady. Znaczy, to sam pakietem nie przeszło od razu. Koniec roku, Panie Radny. Ale to koniec roku jest co roku. Jaki był powód rzeczywisty? Koniec roku. Wszystko trzeba podksięgować na kontach. Dopiero ja wtedy widzę, jak wygląda kształt budżetu. Czy po stronie dochodów trzeba też wprowadzić, co wpłynęło ponad plan. Stąd też, tak jak już zawsze mówię i zawsze proszę i powtarzam, że ta ostatnia uchwała, taka końcowa budżetu, to zawsze jest w takim czasie dla tak to jest przyjemności. I myślę, że Państwo to zrozumieli. Dziękuję. Ja tego nie rozumiem. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Ale razem z ludźmi. Znaczy gratuluję odwagi Pani Skarbnik, ponieważ z reguły to się odbywało dużo, dużo później. No i tak mamy połowę miesiąca, że Pani się wyrobiła i jest Pani pewna, że nic tam się nie zadzieje, co potem wpłynie na wykonanie i opinię regionalną. Dziękuję. Miałem tylko pytanie. Zwiększone dochody mamy po stronie, jeżeli chodzi o z tytułu opłat za śmieci. Rozumiem, że skuteczność ściągamy ze stop, czy z jakiej przyczyny to jest? Jeszcze raz. Czy skuteczność ściągamy ze stop, będąc zwiększona? Skuteczność jest troszkę większa, ale dopiero gdzieś tam od września. Natomiast rzeczywiście wpłynęło troszkę więcej tych dochodów z odpadów. Być może jest to związane z tym, że ta opłata między kwietniem a październikiem była troszkę zwiększona, a konsekwencją tego, że po stronie wydatków się nie trzeba było zwiększyć ten. Jeżeli te środki po wydatkach zostaną, one przechodzą wolnymi środkami i będą zabezpieczały właśnie stricto plan opłaty z przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do uwagi? Opinia Komisji do Spraw Budżetu jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera się zielony, kto jest przeciwny, wybiera się czerwony. Kto się wstrzymuje, wybiera się żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabór na lata 2019-2026, druk nr 173. Myślę, że przystąpimy od razu do głosowania. Podaję do głosowania omawiany projekt. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera się zielony. Kto jest przeciwny, wybiera się czerwony. Kto się wstrzymuje, wybiera się żółty.
Panie Przewodniczący, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W załączeniu do zagadnienia otrzymali Państwo projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stałych podatków środków transportowych na rok 2021. Druk nr 165. Drugi raz podchodzimy do tematu. Podaję go z projektowacji. Nowy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stałych podatków od środków transportowych został przygotowany zgodnie z wolą Rady Gminy, która uznała, że wolą państwa było pozostawienie stałych tych podatków tak jak w roku 2020. Dlatego też porządzono na to projekt. Czy mają Państwo pytania bądź uwagi? Radny Grajewski, proszę. Uzasadnienie przygotowane do tego projektu i uzupełnione później w żaden sposób nie wyjaśnia zróżnicowania stawek w stosunku do stawki modelowej. Dlatego takie uzasadnienie, które w tej chwili Pani podała, no też w jakiś sposób jest uzasadnieniem chyba niewystarczającym. Może ja odpowiem na ten temat. Szanowni Państwo, na niektóre Pan Radny Grajewski chciałby zawsze, żeby to uzasadnienie jest najważniejsze i na podstawie tego uzasadnienia podejmuje Pan jakąś tam decyzję. Niemniej jednak tutaj stawki, które zostały określone, nie ustalała ani Pani Skarbnik, ani ja, tylko Rada. I po prostu nie wiem, jak uzasadnić to, czym się Rada kierowała, ustalając takie stawki. Został projekt przygotowany na stawkach, które zobowiązywały w 2021. I tylko tyle możemy uzasadnić. To Państwo podejmujecie decyzję o wysokości stawek. Panie Przewodniczący, jest to wypowiedź mówiąca, że tutaj podatkiem uchwały jest Rada. A chciałbym się dowiedzieć, czy tak jest, bo ja... Wysokości stawek. Proszę Państwa, nie ma wątpliwości, że projektodawcą nie jest wójt i tak jak w poprzednich latach projektodawcy był wójt. Tutaj to miłego, że się Rada przyjmuje albo odrzuca, bo się wprowadza zmiany do stanu. Pracuję głównie na tym na komisjach. Niedobrze się dzieje, jeżeli pracujemy na tym na sesji. Muszę też przyznać, że radnemu Krajskiemu, tam Panu Przewodniczącemu, jednym zapytaniem dotyczyło tylko kwestii powstrzymania, ale także jest jeden dotyczyło z różnych celów. Stawy, z czego one się biorą. Tutaj rzeczywiście tej odpowiedzi nie mamy. Niemniej, proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji związanej z Kamieniowskim Budą, gdy przyjęliśmy taką zasadę, że staramy się nie podnosić tych stawek, czyli zachować się na zeszłorocznym pułapie, więc wydaje mi się, że to nie będzie się na ten moment robić rewolucji, ale w tym roku przejdzie się po prostu nowy, który będzie przyjrzeć tym stawkom. To może rzeczywiście współpracę razem z urzędem dość tych zróżnicowań, które są na instytucie zbierane. Wiele razy powtarzamy, a rzeczywiście są bardzo duże problemy z taką rządową i chyba 20% stawki rządowej, czy nawet 8%. Niemniej na ten moment wydaje mi się, że jeżeli chcemy traktować na mało wszystkich, to mi się rzeczywiście traktować bez stawki, tak jak będzie szło. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, możemy przystąpić. Musimy wypowiedzieć, ale no nie wiem. Ale szkoda, że Krystia, jest świątecznie daje okazji. Wyjaśnię Panu Grajewskiemu, na czym polega ustalenie podatku w gminie Zabór dotyczących środków transportu. Rozumiem, Panie Przewodniczący, że... Niech Pan trzyma za słowo. Tutaj Pan... W przyszłym roku na jesień otrzyma Pan po prostu jakąś opinię taką ekspercką. Dobrze, proszę Państwa, jest to nasza ostatnia sesja świąteczna, przyszłoroczna. Mieliśmy komisję, zapraszam także członków nie komisji do uczestniczenia w poszczególnych komisjach i zaoszczędzi nam tu ponownego, tak powiem, omawiania tematów na poszczególnych, ponownego omawiania tematów na sesji. Są komisje merytoryczne. Opracują na temat dla nich przeznaczone i starają się tam jak najwięcej tam można wielokrotnie się przepisać, a sesje zostaną już w tej esencji. Dobrze, dziękuję Państwu. W związku z powyższym, że opinia Komisji do spraw budżetu jest pozytywna, podaję pod głosowanie omawiany projekt. Kto jest za przyjęciem uchwały wybiera zielony, kto jest przeciwny wybiera
czerwonej. Kto się przyjmuje rady biorąc wpis żółty? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie ustalenia wykazu wydatków wynikających z budżetem roku 2020 oraz planu finansowych tych wydatków w roku 2021. Oddaję głos projektodawcy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania lub uwagi? Nie widzę. Opinia Komisji do Spraw Budżetu jest pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Wybiera zielony. Kto jest przeciw? Wybiera czerwony. Kto się wstrzymuje? Wybiera żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Załączeniem zawiadomienia są Państwo projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zabór na rok 2021. Zgodnie z uchwałą w sprawie projektu prac na pełnią uchwały budżetowej gminy Zabór, proszę Panią Skarbnik o czytanie projektu uchwały budżetowej. Może jednak nie wiemy jeszcze. Poprosiłbym o autopoprawkę, o której Pani wspomniała. Proszę. Autopoprawka wynika tutaj zmiana w załączniku inwestycyjnym numer 2A. Przede wszystkim usystematyzowano poprawioną liczbę porządkową w tym załączniku. W pozycji 35 załącznika 2A w nazwie zadania dodano po miejscowości przytok nazwę grożku i połączono inwestycje pod nazwą wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi w miejscowości Dąbrowa w kierunku do Hydroformi, które znajdowały się w dwóch pozycjach, każda po 4000. Połączono w jedno zadanie na łączną kwotę 8 tysięcy złotych. I to zadanie znajduje się w pozycji 10 załącznika. Pani skarbnik, mała poprawka, o której bym mówiła, to ten skatepark, co się schował pod miną. To było pierwszy. Proszę o przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Rachunkowej Zielonej Górze. Tutaj pani sekretarz przeczyta całą uchwałę. Ja tylko powiem, że w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, to jest numer 609/2020, wystąpiły błędy pisarskie Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której tutaj po stronie rozchodów jest 300 tysięcy, a winno być 567,388 zł. Oraz na drugiej stronie uchwały w nazewnictwie wójta jest wójt gminy Przeszów, a winno być wójt gminy Zabór. Po telefonicznej informacji od przewodniczącej układu orzekającego sprostowanie błędu pisarskiego wpłynie do urzędu, ale w późniejszym terminie. Na ten czas odczytana zostanie uchwała tak jak jest napisana. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Górze w sprawie opinii o przedłożonej przez Wydarzenie Zawód projektu uchwały budżetowej Gminy Zawód na rok 2021. Działając na podstawie ustawy 7 października Regionalnej Izby Obrachunkowej, ustawy 27 sierpnia o finansach publicznych oraz zarządzenia nr 6 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Górze z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających składu orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Górze osoba Katarzyna Radomska, Adriana Kamenburska i Iwona Kopie pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wydarzenie Zawód projekt uchwały budżetowej Gminy Zawód na rok 2021 rok. Zasadnicze. Wójt Zawód zgodnie z dyspozycją artykułu 238 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedstawił Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Górze projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawód na rok 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Górze zbadał przedłożony
finansach publicznych jest klasyfikowane według działów i rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowych. Dokonana przez sprawę rzekającą, ocena prawidłowości rozporządzenia projektu uchwały budżetowej wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej zachowana została równowaga dochodów i wydatków bieżących rozumienia artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Nie ma zatem przeszkód do uchwalenia uchwały budżetowej w oparciu o przedstawione w projekcie uchwały planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących. Planowany budżet gminy Zabór na rok 2021 zakłada deficyt budżetu w wysokości 2 049 137 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu, przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminy finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody budżetu określone w wysokości 2 616 525 zł, w tym 1 500 000 z tytułu zaciągniętego kredytu, 787 290 zł z tytułu wolnych środków oraz 329 235 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niefinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Rozchody na ten zaplanowano w kwocie 300 000 zł. Na podstawie dyspozycji artykułu 212 ust. 1 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o którym mowa w artykule 89 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 932 612 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 567 388 zł. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250 tysięcy zł. Limit zobowiązania sfinansowania przejściowego deficytu budżetu zostało zgodnie z określonym upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania kredytów pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W projekcie uchwały zaplanowano zgodnie z artykułem 19 ustawy o finansach publicznych rezerwy ogólną oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która mieści się w limicie określonym w artykule 26 ust. 4 ustawy kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Załącznika do projektu uchwały budżetowej zamieszczono stosownie do artykułu 218 ustawy o finansach publicznych kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W celu realizacji po wdrożeniu zgody przez zadań finansowych na określenie Funduszu Sołeckiego projektu uchwały budżetowej zostały uwzględnione środki na jego realizację. W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla organu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wraz z projektem uchwały zgodnie z artykułem 238 ust. 2 punkt 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Przewóz przedłożył uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Opiniując projekt w sprawie uchwały budżetowej, składu czekające się podróżowa również projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu prognozy finansowej gminy Zabrze na lata 2021-2031. Ze sporządzonej prognozy po tym roku zawartej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż gmina w całym projekcie prognozy spełnia relację, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zdanie składu orzekającego przedłożony przez Wójta Gminy Zabór projekt uchwały budżetowej na rok 2021 opracowany został zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wskazując na powyższe, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady postanawia akceptację niniejszej uchwały. Przewodnicząca składu orzekającego, proszę na nas. Dziękuję bardzo za odczytanie. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do projektu budżetu gminy Zabór na rok 2021. Rada Rytyczy, przepraszam. Krystyna Chojnicka, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wnosi uwag do budżetu, a ja w ogóle chciałabym pogratulować pani skarbnik, bo budżet rzeczywiście bardzo dobrze przygotowany. Każde sołectwo dostało jakąś kwotę na inwestycje. Dziękuję. Otóż drugi raz. Janusz Michalski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna po dokonaniu szczegółowej analizy projektu budżetu gminy na rok 2021 wniosła przeniesienie wydatku inwestycyjnego zadania pod nazwą dokumentacja przebudowa i rozbudowa gminy biblioteki publicznej w Zaborze a pierwszy w kwocie 200 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji i budowa świetlicy miejskiej w miejscowości Przytok etap pierwszy. Chodziło nam o to, żeby te pieniążki, które były przeznaczone za takie inwestycje, były podzielone równo, tak jak były to deklaracje. I to była główna nasza uwaga. Wreszcie to już wszystko. Dziękuję bardzo.
To znaczy ruszyłeś. Radny Maciej Bardela, przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych po lokalnej analizie projektu budżetu gminy na rok 2021 nie prosiła. Dziękuję bardzo. Radny Arkadiusz Szymczyński, przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu i Kultury i Rolnictwa. Komisja do Spraw Budżetu i Kultury i Rolnictwa wniosła poprawkę o przeniesienie wydatku inwestycyjnego, zadania podwazowa dokumentacja przebudowy zbudowy gminy wielkich uczuczeń zaborze pierwszy w kwocie 200 tysięcy na zadanie wykonania dokumentacji w budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości przytok pierwszy. Uzasadnienie jest takie samo. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Wójta o przedstawienie przyjęcia poprawy do projektu uchwały budżetu. Szanowni Państwo, poprawki zostały wniesione, z którymi się zgadzam. Tak jak Pani Radna już zauważyła, budżet jest przygotowany moim zdaniem też bardzo ambitnie. I chcielibyśmy wykonać te wszystkie zadania, które są ujęte w budżecie. Także bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały, żebyśmy mieli na to odpowiedni czas. Ja chciałam tylko podziękować za to uznanie, ale tak naprawdę ja tylko te wszystkie kwoty posklecałam wiedzą całość. Natomiast całe podziękowanie należy Panu Wójtowi i zastępcy, którzy przygotowywali poszczególne zadania, na poszczególne sołectwa. Podaję pod głosowanie, no, przepraszam, otwieram dyskusję nad przyjęcia poprawkami, to jest w razie formalne. Proszę, proszę. Ja też przyłączę do tej gratulacji, co prawda gminy na to nie dostał, ale zawała, dostała. To i oni wysłuchali, że zawała. No właśnie, była liczba ograniczona. Może w następnym 30-leciu. Znaczy 10 lat. Proszę Państwa, budżet to chyba jeden z największych budżetów, albo jest największym budżetem. Największym budżetem w historii tej gminy, 28 milionów z kaczykiem. Kwota pokaźna, ale ilość drobnych inwestycji naprawdę trzeba się z tym zmierzyć i szybko zacząć od stycznia, bo wykonanie tego nie będzie łatwe. Bo kwoty są duże, ale są kwoty malutkie i to też pochłania dużo czasu, żeby jednak zrealizować te wszystkie zadania przedsięwzięcia. Ja się posłużę może procentami. Budżet na pewno proinwestycyjny, ponieważ mamy 27,6% przeznaczonego budżetu na inwestycje. To jest wynik powyżej 25, to zawsze jest wynikiem już naprawdę bardzo dobrym. Deficyt. Co prawda, on tu jest, są to 2 miliony, natomiast jest to tylko 7,3% budżetu. Nie powoduje to większego uszczerbku do tego budżetu. Również zadłużenie 6,5% to też nie jest zadłużenie, które może spowodować jakiekolwiek ograniczenie w realizacji tego budżetu. Cóż mogę powiedzieć? Do roboty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bo nie były to w każdym razie dyskusje nad przyjętymi poprawkami przed pójta. No już Pan na sprawie swoich przyzwyczajów, tej swojej eloquencji zostawił. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Podaję pod głosowanie poprawki uwzględnione przez wójta. Kto jest za przyjęciem poprawki, wybiera przycisk zielony, kto jest przeciwny, wybiera przycisk czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przycisk żółty. Konsekwencją wprowadzonych poprawek powinien
są następujące zmiany. Zmiana zapisu paragrafu 7 części normatywnej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zabór na rok 2021. Nie mogę przeczytać paragraf 7. Wydatki budżetu gminy Zabór na rok 2021 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane do budżetu na rok 20 na budowę biblioteki było 425 tysięcy, po poprawkach jest 225 tysięcy. Pozycji 27 załącznika 2a zmieniono nazwę zadania, która po naliczonych poprawkach brzmi: dokumentacja i budowa gminy wiejskiej 3 toki, pierwszy etap, oraz zwiększono kwotę tej inwestycji 25 tysięcy na kwotę 225 tysięcy. Pozycji 29 w załącznika 2a zmniejszono kwotę inwestycji na rozszerzoną biblioteki kwotę 425 tysięcy na kwotę 225 tysięcy złotych. Zmiana zapisu załącznika nr 5 o dotacjach polegająca na zmniejszeniu dotacji na bibliotekę na zadanie pod nazwą dokumentacja, przebudowa i rozbudowa gminnej biblioteki publicznej w Zaborze, pierwszy etap, kwoty 425 tysięcy na kwotę 225 tysięcy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały z uchwałą w gminie Zabór na rok 2021. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera zielony. Kto jest przeciw, wybiera czerwony. Kto się wstrzymuje, wybiera przeciw, żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Bardzo. Kolejnym projektem jest uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabór na lata 2020-2031. To jest po prostu przed chwilą podjęcie uchwały, więc myślę, że przystępujemy bezpośrednio do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera przeciw zielony, kto jest przeciw, wybiera przeciw czerwony, kto się wstrzymuje, wybiera przeciw żółty. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Ostatnim projektem jest uchwała w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór w obrębie przyjętego uchwałą nr 68/2019 Rady Gminy Zabór z dnia 27 września 2019. Tutaj oddaję głos jakby projektodawcy, ale przystąpimy, to mamy ten temat. Ja mogłem... Dobra, pozwolę sobie siedzieć. To jest jakby po głosie naszej ostatniej sesji i rozważania nad uchwałą, która została zaskarżona. I no, dzisiaj rano dostaliśmy uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody miejskiego, w którym no, rozstrzygnięcie i uzasadnienie jest dość długie, bo zawiera to na dwie strony. Myślę, że większość chyba zdradzi się jest tam kilka poruszonych wątków, dlaczego ta uchwała została zaskarżona, czy też takie rozstrzygnięcie, a więc dokładnie stwierdzenie nieważności naszej uchwały. Nie będę tego analizował, nie będę może referował przez całą, przez to, że jest wyszukam się, że każdy z Państwa się z tym zapoznał. W związku z tym, że nie została ona przyjęta w takim trybie, jakim chcieliśmy, żeby była przyjęta, więc będzie się nie tylko poprawki zapisać do istniejącej uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dotyczyła ona jednego wpisu, które w tej uchwale, którą Państwo przed chwilą dostaliście, znaczy dzisiaj dostaliście Państwo na stół podczas tej sesji, ale także mailowo. Ja w trakcie posłałem jeszcze dodatkowo załącznik kolorowy, bo wszyscy
dostaliście czarno-biały załącznik graficzny. Dostałem też w kolorze, żeby było wiadomo, o jaki obszar chodzi, chociaż on na tej mapce jest zaznaczony. A cały czas mówimy o pewnej zmianie, która dotyczy zapisu, który jest w tej uchwale 5.3, a dokładnie dodanie, że dla terenów symbolów M9, M12 zbiorników wodnych zasilanych wodami gruntowymi i opadowymi bez możliwości piętrzenia zgodnie z przepisami odrębnymi. Gdyby tamta uchwała, którą się na ostatniej sesji, była przyjęta przez wojewodę, no to nie byłoby tej uchwały dzisiejszej. W związku z tym, że została nam oddalona, stąd dość szybko została przygotowana ta uchwała. No i prosiłbym o podjęcie, dlatego że jest to wniosek mieszkańców, którzy chcą mieć możliwość wybudowania takich zbiorników, a poprzednia uchwała mimo wszystko różnicuje nam mieszkańców, a chcielibyśmy tego uniknąć. Stąd proszę o podjęcie tej uchwały, której projektowaliśmy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania lub uwagi? Radny Zgodnik. Proszę Państwa, gdyby wojewoda przyjął, byłoby bezkosztowe. I dlatego głosowałem za to, wiedząc, że wojewoda ją zrobić. Ona nie wywoływała żadnych skutków finansowych na rynku. Natomiast to, co mamy dzisiaj, ono wywołuje to nie skutki. I myślę, że tutaj władze gminy powiedzą za chwilę, jaki to jest rząd wielkości. Przeprowadzenie tej procedury. To jest procedura związana z uchwaleniem zmiany miejscowego planu przestrzennego. Oceniając to, co Państwo wnioskodawcy zamierzają na tych działkach robić, prowadzić wodę. Dzisiaj ta ilość wody, która z nieba spadnie lub zgromadzi się może powiedzmy na głębokości metra, mówimy o takiej głębokości prowadzenia się dół, nie pobieranych z głębokości 30 metrów i pompowanych do zbiornika, to tutaj, która jest dostępna dla bezpieczeństwa większej inwestycji, można ją zgromadzić na tej działce, nie wprowadzając tej uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa można taką wodę gromadzić i korzystać z programu Moja Woda bez żadnych problemów. Więc przyjęcie tej uchwały spowoduje dość poważny uszczerbek dla nas. Dlatego będę głosował przeciwko tej uchwale. To jest raz. Drugie, jeżeli ta uchwała przejdzie, namawiam wójta, żeby jej nie wykonywał. I proszę Państwa, muszę Państwa opuścić, ponieważ dostałem ważny telefon i niestety pewnie w głosowaniu nie będę brał udział. Przepraszam bardzo, że ważna sprawa. Dziękuję bardzo. Skoro Pan Radny Zgodnik zaczął temat, to może Pan Panie się powie szczegółowie, co jest tak rozmawiamy. Czy mówi się tutaj uzasadnienie uchwały powołując się na konstytucję, że wszyscy są wobec prawa ludzi? Oczywiście, że tak. Wszyscy są wobec prawa ludzi i nikt nie miał zamiaru, określając ten obszar MN9, zastanawiając tam możliwość budowy zbiorników wody, jakoś inaczej traktować mieszkańców, którzy mieszkają w obszarze, o którym mówimy dzisiaj. Pytanie moje jest takie, ponieważ no wiadomo, że poniesiemy koszty związane z wykonaniem, ze zmianą tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy, czy część, ile, bo drodzy Państwo, trudno mi teraz powiedzieć, ile to będzie nas kosztowało. Pytanie jest takie, ile mieszkańców jest zainteresowanych budową? Tym bardziej, że o te środki, z tego co wiem, zresztą można już ubiegać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Także to jest tyle z mojej strony. Jaką Państwo decyzję podejmiecie, oczywiście podejmiemy ten temat, zorientujemy się, złożymy zapytania ofertowe do odpowiednich osób, aby służyły nam o
oferty na wykonanie zmian tego planu miejscowego. I będziemy Państwa informować w tej sprawie. Także z mojej strony tyle. Może od strony bardziej technicznej, jeśli coś może Pan Piotr powiedzieć. No właśnie, proszę. To znaczy, jeszcze tylko taką powiem, ja mam Pan Witostę. Bardzo mi się zadowolono na zakończenie przed wyjściem Pana Witostę, czyli nie dam, no nie źle jest mówić w ten sposób, ale słowo użyte przez Radę, to żeby nie wykonał nikt uchwały Rady Gminy, no nie wiem. Myślę, że na ten temat będziemy trzeba też porozmawiać, najpierw Rady Rady wszystkich. I bym chciał powiedzieć, że Państwo stanu, nie jest zdisciplinowany Radnego Sługi. To tak, przepraszam, że przepraszam wcześniej. Teraz oddaję głos tutaj. Ja chciałbym tylko jedno wyjaśnienie do tego, co uzyskaliśmy dzisiaj, a więc tego rozstrzygnięcia nadzorczego. Znaczy ja wiem, że Pan Wójt był chory i Pan Wójt niekoniecznie zajmował się tą sprawą i wiem, że to wcale nie jest proste chorować tak jak chorobą. Ale czytałem z tym uzasadnieniem pewną rzecz. Tak naprawdę ta rzecz w głównej mierze skłoniła mnie do tego, żeby ja to ten fragmencik akurat przytykuję. Po dokonaniu wstępnej analizy prawnej, czyli projektu uchwały, organ nadzoru z dnia 10 grudnia 2020 pisem znak IP-1.743.299.220.1 WIG poinformował wójta gminy Zabór, iż w podstawie prawnej przykładanego do nadzoru aktu zawarto zapisy odnoszące się do bliżej niezidentyfikowanej uchwały Rady Gminy Zabór. Stwierdzono brak numeru i daty tej uchwały. Nie będę czytał dalej. W moim odczuciu jest to trochę zaniedbanie ze strony Urzędu Gminy, wysyłając taką uchwałę do wojewody. To jest takie moje osobiste zdanie. Czyli generalnie my przedstawiliśmy projekt, a dokładnie ja, który przyjęła Rada i te dokumenty są wysłane, a nie są nigdzie pewnie nie jest. To jest takie moje odczucie. Myślę, że to jest coś nie tak. Bo jeżeli czegoś tam brakowało w tej uchwale, czyli tam miejsca wykorzystywanego, o którym jest tam mowa, i nie wiem, kto to przygotowywał z urzędników i miał pewne wątpliwości, można było zadzwonić do mnie jako do radnego, który ten projekt przedstawiał i zapytali się, a co tam trzeba było uzupełnić. To jest jakby główny powód tego, że ja dzisiaj z tym problemem. Tą uchwałą występuje w takiej formie. Ja jeszcze tylko zapowiem, że na to musimy mówić o tym, że tutaj przypomnę, że była mowa też o tym w kwestii właśnie, że na urzędu tak wypowiedzieliśmy na tym naszym stanowisku. Mam dwie osoby, pani sekretarz i pan zastępca wójta. Panie Wójcie, tak? Tak. Proszę Państwa, to wykropkowane miejsce to jest miejsce na wpisanie uchwały po przystąpieniu do sporządzenia planu, której procedurze po prostu nie było. Tak? Czyli jeśli intencją projektodawcy było wpisanie tego samego numeru uchwały, którą zmieniamy, to to jest kuriozum, tak? Czyli nie można zmienić na przykład ustawy prawo budowlane tą samą ustawą prawo budowlane. To było miejsce przygotowane na wprowadzenie uchwały intencyjnej, tą, którą dzisiaj Państwo będą przygotować, a której nie było w tej procedurze, dlatego nie mieliśmy możliwości uzupełnienia tego dokumentu. Tym bardziej też Państwo głosowali nad projektem uchwały, który był wyprodukowany, że my później już nie mamy możliwości zmieniania, to też była konsultacja z radnym, tak, samodzielnie projekt uchwały, który został przez Państwa. Tak. To jest taki komentarz do tej sytuacji, jeśli chodzi o rzetelne zaniedbanie. Jak mogę, Panie Piotrze, no prawie ze wszystkim zgodziłbym się, ale są pewne wątpliwości, to tego kontaktu mimo wszystko nie było, prawda? Bo można było skontaktować się ze mną, żeby przynajmniej się zapytać, co w to miejsce wpisać, a nie puścić takie kupy. No tak jest moje odczucie. No, przykro mi bardzo, może złe, ale mi się wydaje, że proszę Państwa, zaczynamy za bardzo dyskusję rozciągać. Ja wiem, że każdy ma taki radny rejestr, też kupy, tak? Każdy ma tutaj prawo głosu. Nie chciałbym, żeby ta nasza świąteczna dyskusja zmierzała w tym kierunku, niemniej i ta polemika. Niemniej no damy jeszcze teraz Państwu głos, ale prosiłbym, żebyśmy bardziej podróżni. No nie możemy, bo i tak za chwileczkę będziemy w tym temacie głosować. Radny Grajski, proszę. Panie Przewodniczący, okres świąt
nie zwalnia nas od dyskusji nad gminą, nad stanem gminy. To nas od niczego nie zwalnia, ani nie usprawiedliwia. To, co przed chwilą usłyszałem dotyczące tego wytropowania, no przekracza już wszelkie granice sporu. Ja rozumiem pewien spór i pewne jakieś tam różne widzenie tego, co się dzieje w gminie i co ustanawiamy. Natomiast to, co usłyszałem przed chwilą, to już chyba przeszło wszelkie granice, bo to jest pokazanie pewnego stosunku do pracy Rady Gminy, bardzo negatywnego, pokazania jakiegoś takiego wpływu na efekt tego działania. Nie po to, zgodnie z ustawą funkcjonuje, nie po to urzędnicy pobierają pensje, tak, żeby toczyli spór. Urzędnicy tego sporu toczyć prawa nie mają. Są wyłączeni z tych uprawnień tego sporu. W związku z powyższym uważam działanie tutaj pana, jak się dowiaduje dzisiaj, wicewójta za jako kierownika w tym przypadku, za całkowicie naganne, panie przewodniczący, i też prosiłbym, żeby odnotować ten plan. To jest raz. Druga sprawa to jest temat, który podjął wójt, czyli temat tej uchwały wywołanej w związku z przywołaniem artykułu 32 Konstytucji. Jeżeli była równość wobec prawa tam, mimo zróżnicowania i uzasadnienia nie było w tamtej uchwale, więc mogła być tylko równość, bo jeżeli była nierówność wobec prawa potraktowania obywateli, to powinna być uzasadniona. Więc ta równość w nierówności, zagadnienie iście filozoficzne, to prosiłbym o wyjaśnienie tego, bo to jest chyba istotą sprawy, bo uchwalamy i żyjemy jeszcze na razie, może to się wszystkim nie podoba, ale na razie pod rządami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a gmina jak do tej pory jeszcze funkcjonuje w Polsce. Dobrze, tutaj pan przedstawiciel osób, które składały wniosek cały czas podnosi z tyłu głos. No, udzielę tego głosu, proszę o rozpoczęcie komunikacji. Pozwolą państwo, że bardzo króciuteńko postaram się zająć tylko 3 minutki. No, szanując to, że jest ostatnia sesja. Proszę państwa, ja zawsze raz zakładam do dnia dzisiejszego, że doszło do błędu w zeszłym roku podejmując uchwałę. Ta uchwała ma swoje uzasadnienie, ale w zakresie jakby tego różnicowania nie próbuje się na żadne słowo. Przed chwilą tutaj pani skarbnik tutaj doczytała całe uzasadnienie jednej z uchwał. Okazuje się, że te uzasadnienia są naprawdę ważne, bo one jakby wskazują motywy działania organu. Jeżeli organ miał jakieś motywy działania, to właśnie te kwestie znajdują się w uzasadnieniu. W uzasadnieniu również nie znajdują się dwa inne elementy, które są obecnie procedowane, jak zniknięcie jednego miejsca archeologicznego, które jest akurat na trasie drogi, która jest remontowana. Kwestie archeologiczne są nieciekawe dla inwestora, jakoś ten punkt zniknął. I drugie miejsce archeologiczne, również na trasie obecnie remontowane, zostało przeniesione na miejsce mieszkańców. Tam też nie ma żadnego uzasadnienia. Także kwestia uzasadnienia jest wybitnie ważna. Panie wójcie, mówi pan, że nikt nie miał zamiaru. Nikt nie mówi, że ktoś miał zamiar. Ja mówię o tym, że jest skutek. Druga kwestia, wskazuje pan, że nie wiadomo, kogo to dotyczy. Na tym wniosku podpisali się wszyscy mieszkający w tym miejscu, mieszkańcy. Wszyscy. Oprócz tego oczywiście, którzy nie mieszkają. Także dotyczy to wszystkich. Może po prostu panu to umknęło. I teraz a propos jeszcze wykropkowań i pewnych kwestii. Nie umiem zrozumieć, może mi ktoś kiedyś wytłumaczy, jak to jest, że wszystkie inne uchwały wpływają do klubu 23 listopada, ta uchwała wpływa 24, potem od razu jest wycofywana,
Potem dopiero gdzieś tam pojawia się 11 grudnia. Nie rozumiem tego typu podejścia. Panie wójcie, nie chciałbym jakby tego słowa o 30 latach samorządności teraz używać, ale wolałbym, żeby nie było to tak, że to jest wszystko tylko i wyłącznie w wypowiedziach. Ostatnia kwestia do pana Słownika, bo ta kwestia się pojawia. Proszę Państwa, jesteśmy w takim miejscu i głosy osób, które się wypowiadają, powinny mieć taką wagę, ponieważ Państwo jakby sprawujecie określone funkcje. Jeżeli mam odpowiedź z gminy, że ta zmiana będzie trwała rok oraz będzie kosztowała kilkanaście tysięcy, składam wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o pokazanie przykładowych innych takich inwestycji. Okazuje się, że tego nie dostaję. Ponawiam wniosek 12 listopada. Teraz mamy 17 grudnia. Nadal tego nie ma. Nie może być tak, że władze gminy wypowiadają się w jakiś tam sposób. Pan radny Słodnik mówi, że to będzie nie wiadomo ile kosztowało, ale zasadniczo nie wie. I jeszcze nawołuje do nieprzestrzegania prawa. To tak na koniec. Uważam, że doszło do błędu, można ten błąd skorygować. Ja szacuję, że to może być koszt około 1000 zł, tak jak gdzieś tam sprawdziłem. Nikomu nie zarzucam, mieszkańcy nie zarzucają woli specjalnego działania, ale jeżeli doszło do błędu, to po prostu trzeba go naprawić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy mogę być mi? Ja mam jeszcze takie pytanie bardzo merytoryczne. Po co ta uchwała jest potrzebna? Bo jeżeli ja czytam program Moja Woda, to jest wsparcie działań realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, więc tu nie pisze, że trzeba robić zmiany, a jest napisane cel programu koszty kwalifikowane, że to jest na wodopadowe zebrane z rynek pustów do zbiornika naziemnego, podziemnego lub otwartego. Szczelnego i infiltracyjnego. Więc zastanawiam się, po co to uchwała, jeżeli można to zrobić, no każdy to może zrobić, ja czy wy tak samo. Nie może wnioska kosztowi odpowiedź. Zmiana to bardzo, dlatego można to zrobić może dla wszystkich, jak już to nie tylko na przykładu. Dziękuję. Radny Kato chciał zwrócić uwagę, że sytuacja jest taka, że ten plan był szeroko omawiany. Można zapoznać się z dokumentami komisji, właśnie było postawione, dlaczego taki zbiornik, a nie inny, z czego to wynika, że potrzebują tą zmianę. To nie będziemy w tej chwili na strzecie rozstrząsać, więc odwołuję tutaj radnego do dokumentów. I rzeczy omawiane, które były na sesji, to znaczy na sesji na Komisji Inwestycji Budżetu. Tam ma to wszystkie wyjaśnienie. Myślę, że możemy już przystąpić do głosowania. Czy zastępca wójta na pierwszy głos? Proszę. To jest woli jakby wyjaśnienia, jeśli chodzi o samą podstawę prawną tej uchwały, aby nie uniknąć już nie znowu uchylenia tej uchwały naszego zajmowania. Chciałbym wskazać, że będzie podana podstawa prawna uchwała przystąpienia rozporządzenia planu miejscowego w stosunku do artykułu 14 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym. Bo to jest właśnie artykuł, który mówi o tym, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu. Tak? To nie jest uchwała o zatwierdzeniu planu, ona dopiero zostanie podjęta po przeprowadzeniu całej procedury, także jeśli ta uchwała miała być skuteczna, należałoby tutaj myślę, że w formie poprawki tej uchwały tą zmianę wprowadzić. No i druga kwestia, załącznika graficznego, tak, na którym pokazujemy dla tej zmiany planu, która została opracowana w wybranym obszarze NN12. Nie wiem, czy na przykład za pół roku nie przyjdzie mieszkaniec z Jednostki NN8, no to może jak już Państwo wprowadzają tą zmianę, to może dla tego całego załącznika. Taka moja sugestia, bo jest okazja, jeśli do tej procedury dojdzie, żeby rozszerzyć na
2. Radny Michał, czy pan radny Michalski chce wprowadzić taką poprawkę? Ja jestem w tej chwili nawet zadowolony, że ktoś bardziej merytorycznie potrafi się na tym pochylić. To, co ja powiedziałem, ta uchwała była robiona w tej chwili bardzo szybko, bo uzasadnienie było też rano. Ja nie jestem prawnikiem, nie znam wszystkich przepisów. Tak? Więc jeżeli tutaj wskazuje te błędy, o których teraz jest mowa w tej ustawie treści, to oczywiście jak najbardziej wprowadzę to, tak, żeby poprawić to. Tutaj, jeśli chodzi o poprzednią uchwałę, proszę Państwa, no ja wiedziałem, że ona zostanie uchylona, to jakiekolwiek zmiany, czy tam korekty w tej uchwale, no nie spowodowałyby, że ona by została utrzymana w mocy. Dlatego też takie było podejście. Także no jeśli dzisiaj Państwo zagłosują nad tą uchwałą, aby ona miała skutek prawny, no to należałoby wprowadzić taką poprawkę, czyli wprowadzić artykuł 14 ust. 1 do uchwały dla ustawy o planowaniu przestrzennym. Panie Przewodniczący, jedno od porządku do prawki. Panie wicewójcie, jeżeli pan wiedział, że tak będzie, to jest to przykre, bo między innymi również i do wójta był składany wniosek o pomoc mieszkańcom w tym kwestii. Przykre sprawy. Że pan nie wiedział, nic nie naprawdę na szczęście. Było składane 14 miesięcy. Ale też proszę o odczytanie i decyzyjne wskazanie. Dobrze, ja oddaję ostatni głos panu wójtowi. Szanowni Państwo, ja w swojej wypowiedzi, zaraz tuż po panu przedstawie słowniku, powiedziałem, że podejmujecie Państwo uchwałę, a ja ją będę dalej wykonywał. Ja nie uchylam się od tego, co Państwo uchwalacie, więc ja to wykonuję. Uchwaliliście budżet, za który bardzo Wam dziękuję, bo mamy co robić, będziemy to robić, pomimo tego, że jest tych spraw bardzo dużo. Pytanie moje jest takie, czy aż tak mocno w chwili, żeby dzisiaj ją podjąć i te autopoprawki wprowadzamy, czy zastanowić się nad ujęciem wszystkich obszarów i zrobić to na sesji styczniową. Także, żebyśmy czegoś w tym nie pominęli. Ja, jeżeli mogę coś zasugerować, to jest ten projekt uchwały. Możemy to rozszerzyć na ten obszar, który odpowiedział, jeżeli projektodawca się na to zgodzi, plus ten zapis i zamknijmy ten temat dzisiaj. Okay. Dobrze? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli autopoprawki ze strony tutaj radnego Michalskiego, może odczyta Piotr, co tam w tym momencie musimy zmienić. Czyli podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy w związku z artykułem 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym w zarejestrowaniu oraz tutaj zamiast tego zapisu artykuł 27 w związku z artykułem 17 wprowadzamy artykuł 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To jest ten dokładnie punkt, który mówi o tym, że Rada podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia. Oraz rozszerzenie tego obszaru. Rozszerzenie tego obszaru. Tak, tutaj ja proponuję po prostu przyjąć ten cały załącznik graficzny. Ja to na cały załącznik. On jest oznaczony, ale uchwale trzeba by zobaczyć ten cały załącznik podjąć tym zmianom. Ale nie mam załącznik, że mamy przyjąć tak, jak jest cały załącznik uchwały. Dobrze, proszę Państwa. Przystępujemy już do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, wybiera przycisk zielony, kto jest przeciw, wybiera przycisk czerwony. Kto się wstrzymuje, wybiera przycisk żółty. Dwie osoby jeszcze nie wysłały. Radny Michalski. Może za szybko. Jedno, że uchwała została. Przechodzimy do spraw różnych. Rada Elżbieta Polińska. Ja w sprawach różnych chciałabym podziękować pani Justynie, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy oraz panu przewodniczącemu.
Koncern za projekt, gmina za rękodzieło historii. Ponieważ na zakończenie warsztatów otrzymaliśmy piękny widacz do Tarnawy z logo Tarnina. Tak sobie, to znaczy tak głosi legenda, że Tarnawa jest za Tarniną, to znaczy Tarnawa, no i taki widać sobie jak gdyby zamówiliśmy. No więc w niedzielę, że pan przewodniczący przyjechał, wręczył nam, bardzo mieszkańcy dziękuję. I ja wiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja także chcę podziękować tutaj bezpośrednio panu Danusi, bo udało nam się to, że udało nam się to szybko załatwić, zmienić z projektu Płukania Złota na projekt Ziemniacy, całkiem ciekawie na rodzinę. Ale ja również, że taka taka konkretacja znaleźć, naprawdę robię to wrażenie. A to jest, tak, powiem się, to jest bardzo ciekawy pomysł. Ale to zostało dwie miejscowości, które takie na miejsce, które nie mamy. Może się uda, pomyślimy. Myślę, że to jest dobre, dobrze obrane pieniądze. Dobrze, bardzo proszę. W związku z tym chciałbym zamknąć dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Gminy. Za chwileczkę złożę państwu życzenie. A może pokażę, może życzenia. Życzę państwu wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowych, jeszcze raz podkreślę, zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego, dużo lepszego. Przyszłego roku budżet mamy uchwalony bardzo ambitny, cieszymy się bardzo. Miejmy nadzieję, że uda nam się w 100% zawsze trudno uwierzyć, zrealizować wszystkie zaplanowane decyzje. Życzę jeszcze raz Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja z mojej strony też chciałbym życzyć Państwu zdrowych świąt, Bożego Narodzenia. Jak wiem, że będą w składzie. Proszę się przebierać na policjantów, którzy będą odwiedzać rodzinę. Pomimo to, że są to takie dziwne święta i nowy rok, także nie dajmy się zwariować, podejdźmy do tego w jakiś pozytywny sposób. Mam nadzieję, życzę Państwu, żeby to te święta i nowy rok już ostatni taki, żeby już coś takiego się nie powtórzyło. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim i proszę pozdrowić rodzinę. Dziękuję. Rozumiem, że ciasto kawa, ale zrobiłbym, że się szacuje.